No to witam na kawce, witam, witam. Poczekam, aż się zgromadzimy. Jak już tak stoją dwa statywy na słowo honoru bardzo mocno, ale jednak stoją, to ogarniemy i tę kawkę, żeby na YouTube'a wrzucić. No dobra, czyli co? Energię dnia. Witam wszystkich w poniedziałek, w pierwszy dzień nowego tygodnia. Zobaczymy, jak ten tydzień będzie nam się rozkładał. Patrzymy najpierw tarot, a potem różne inne. Różne inne, również ciekawe. Witam dziewczyny, hej, hej i hej, hej. No dobra. Właściwie to mogłabym nagrać na YouTube od razu, ale wgram, będzie wgrane. Dobra, poniedziałek. No, może to przerwę? Nie, tym razem wgram, a potem zrobię na żywo. Następnym razem, tak. Cześć, cześć. Bardzo mocny przekaz kart siły, mocy, potęgi. Mam nadzieję, że w tygodniu będzie nam ta moc i potęga towarzyszyła, bo kapłan, cesarz i cesarzowa, więc tak naprawdę mamy tutaj no takie kombo, bym powiedziała, możliwości działań, dosyć wysokich wibracji, ustawienia, ustanowienia. To jest dobry dzień na wszystko, bo i cesarzowa emocjonalnie, i cesarz fizycznie, i kapłan mentalnie tutaj daje siły. Także jak macie ochotę dzisiaj czarować, no dzisiaj zaczynamy dekret, więc to też jest fajne. Jak macie ochotę czarować, to bardzo mocno, albo coś zrobić takiego ważnego, to również tutaj jest super działanie, więc powiem szczerze, wow. Dobra, we wtorek trochę nam będzie więcej emocji towarzyszyło i będą one dobre i takie niekoniecznie, które chcemy, by nam towarzyszyły, ale sobie doskonale z tym poradzimy. Generalnie też jest takie uziemienie pokazane, więc to jest takie fajne panowanie nad emocjami. Chill out i uspokojenie. No, jest ok. Nowe ścieżki, nowe drogi w środę. Pewne rzeczy, które się zatrzymały, ominiemy, będziemy szli tam, gdzie popłynie energia i właśnie z tymi nowymi wyborami, nowymi możliwościami, nowymi sposobami na załatwienie pewnych rzeczy. To wygląda bardzo fajnie, więc tutaj naprawdę środowo też do przodu nas pcha. Czwartek pokazuje się... Ja sobie po drodze w ogóle moją kawę zgubiłam, a tam, dobra. Czwartek pokazuje się w sprawach domowych i emocjonalnych, w takim ustawieniu, ułożeniu, radowaniu się, możliwościach i ogarnianiu przestrzeni takiej domowej. Super. Piątek, wbicie noża w plecy, dziesiątka mieczy. Nie robimy ważnych rzeczy, oprócz spraw formalnych, które mogą dać siłę, możliwości, ale ostrożnie ze słowami, z przyswajaniem tego, co ktoś mówi. Tu trzeba mieć oczy dookoła głowy. W sobotę na złodziejstwo uważać, takie intelektualne, ale też nowy oddech, nowe ścieżki, nauka, czytanie, zdobywanie wiedzy, więc fajnie. A w niedzielę fuks, szczęście, zadowolenie, szczególnie emocjonalno-miłosne, więc jak macie planować jakieś rzeczy emocjonalne, to fajny jest wtorek, fajna jest niedziela, super przy domu czwartek, piątek na ostrożności, sobota na lekkiej ostrożności, reszta dobrze. Także tarot się tak rozkłada, bym powiedziała, tygodniowo dobrze, tygodniowo, ale kapłan, cesarzowa, cesarz, cesarz, cesarzowa, super na ten poniedziałek, ta lokomotywa ruszy. Witam, witam. Dobra, to lecimy teraz we w karty różne i zaczniemy od wyroczniów różnych. Cały stosik czeka. Cały, tak. I plus dwie nowe, bo od was przyszły. Godzinę. Godzinę siedzieć. Dobra, najpierw wibracja numerologiczna, która nam będzie towarzyszyć. Zobaczymy, jaka energia, wpływ tygodniowy. 55, tutaj pisze mistrzowska, nie? Olśnienie, szczęście, wysokie stanowisko, dar od losu. Czyli można spodziewać się dobrej, wibrującej, wysoko wibrującej energii. To super. Ochronna żadaniczka. Witam, witam wszystkich. Ochronna żadaniczka to jest bogacz i ziarnuszka. Też niedawno było. Urodzaj, wdzięczność, wewnętrzne bogactwo. Jak cesarz i cesarzowa, co z poniedziałku?
Poszukaj skarbów ukrytych w swoim wnętrzu. One czekają na to, aby je uznać i docenić. Bogacz i żarnuszka, normalnie cesarz i cesarzowa. Super. To już wiemy. Zaraz siły anielskie, kamienie, zwierzaki i reszta. Siły anielskie. Jakby ktoś z aniołami pracował, to będzie wiedział, z którym niołkiem. Pamiętam, był taki komiks Niołki i Bełki. Niołek i Bełek. Taki Tom i Jerry, nie? Serafin Kamael. On jest troszeczkę takim aniołem przejścia. Ale to akurat przy Towarzystwie Wszystkich Świętych, to rozumiem, czemu tak mógł był wyjść. Kamień. Kamiory do wsparcia, kamiory do noszenia w kieszeni. Tarot dał mi gwiazdy, więc jakby nie było, będzie dobrze. No, dokładnie. Którąkolwiek stronę by nie poszło, to pójdzie w tą właściwą. Dobre prowadzenie, nie? I mamy tutaj kryształ górski, i co uwielbiam i kocham, bo mam ich mnóstwo i to jest mój ulubiony kamior. Także kryształ górski teraz na ten tydzień nam wychodzi. Tu już mogłabym dalej nie losować, ale wylosuję, bo może macie inne upodobania niż ja, te kryształowe moje, które uwielbiam. Kolejny kamior. Mięszanie poniedziałkowe, mięszanie kartami. Zapraszam nie na kawę z wróżką, tylko na poniedziałkowe mięszanie kartami. Lapis lazuli. Śliczny, głęboko niebiesko-granatowy kamień. Doroty, jeden z ulubionych. Lapis lazuli. Tak, miałam kiedyś taką ksywkę. No i dziękuję. I przesłaniowo. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I topas. Wzmacnia nasze człowiecze cechy, w tym odwagę, mądrość wewnętrzną, prawość, szlachetność, piękno, trwałość, wytrzymałość, hart ducha i stabilność, osadzenie w swojej przestrzeni. Umysł topazowy jest bardzo klarowny, mroźny wręcz i przenikliwy, spokojny i uważny, w ciszy przynoszący błyskotliwe rozwiązania. Ten topaz bardzo mi pasuje na pełnię, która będzie pełnia mroźnego księżyca, pełnia nie śnieżnego, tylko szronowego księżyca. To ten topaz, no co prawda w tym tygodniu pełni nie ma, ale tak z wibracji bym powiedziała układania tejże pełni, to po prostu powiem wam, że będziemy się zamrażać, słuchajcie, w pełni. Jakby ktoś chciał. I teraz zwierzaki. Ja mam je tu gdzieś odłożone. Słuchajcie. Odłożone. Zwierzakujemy. Także ja kryształ górski. Ja będę team kryształ, a wy team co? Topaz? Wszystko mam. Lapis lazuli czy kryształ górski? Bo ja jestem team kryształ górski. Czy ciastki na śniadanie to dobry pomysł? Bardzo dobry. Byle nie przodków ciastki, bo nie wyżeramy przodkom ciastków. Krowa. Energia macierzyńska, ukojenie, akceptacja. Przyjmij błogosławieństwo Wielkiej Matki, wybacz sobie i utul siebie. Taki zwierzaczek. Z taką energią. I kolejny zwierzaczek. Patrz, mówi Team Lapis Lazuli. Kryształ mam wisiorek. Kryształ górski. Wy wiecie, że to jest narzędzie, które wszystko może, nie? Znaczy, nie może wszystkie, ale pająk. Czyli mamy ochronę, a w ogóle to a propos tej pajęczej sięci, którą robiliśmy, to super, że wyszło teraz, no bo to jest ciągle ten czas około samhainowy, więc tak naprawdę ta ochrona tutaj rewelacyjnie, więc my mamy swoje pajęcze sieci, swoje pająki też mamy, ja je zacznę nazywać, naprawdę, nadam im imiona, będą bardziej nasze, ale dom bez pająka to, dom bez kota to głupota, bo tak samo z pająkami. Wszędzie są. No. I bo chyba tak. Kryształ górski, ja widzę, że dużo jest teamu kryształ, no i dobra, i patrzymy. Trzeci kamior, trzeci zwierzak, też krówka, czyli drugi zwierzak. Słuchajcie, krówka nas lubi dzisiaj. Cuda nie mają końca.
takie przesłanie. Haha. Haha. Dobra. I teraz tak. Mam dwie nowe talie, więc zobaczymy, jak się nimi poużywać. Ja bardzo dziękuję za przesłanie jednorożcu. Jednorożcu przesłał i mamy Santa Muerte. To jest taka talia, że ja tak nad nią siedziałam i normalnie byłam w sensie, co z tym zrobić, ale już doszłam do słusznych wniosków. Ona ma numerki i trzeba przeczytać w książce, więc samo nie wyjdzie. Ale powiem wam, jest taka... Bo tu nie ma żadnego przesłania, przesłanie jest w książeczce. No i tu mamy taką OUI rozciętą. O kurczę. Tasujemy. Trzeba ułożyć tablicę. Tablicę OUI można ułożyć. Także taka Santa Muerte, ciekawa talia. 32 karty. Cards with Book. Bardzo dobrze, że Bóg, bo tak to byśmy normalnie zgubli i nie wiedzieli. No to patrzymy, co nam nowe karty mają do przekazania. 30. Ja zaraz to odnajdę. Santa Muerte wyszła wręcz, taka wiecie, pani cmentarza wyszła. Zobaczymy, co tam powiedzą. Co nam powiedzą? Jest po polskiemu? Ale wiecie, właśnie nie. Będzie długo. I to jeszcze jest, poczekajcie, bo El Cante normalnie, żeby to chociaż było po angielsku. Będzie po angielsku coś. A wiecie, że nam prawie ostatnia karta wyszła? Coś mi tu, a świeca. Santa Muerte jest 302 w ogóle, a to jest... Realizacja. A, czyli wspiera realizację projektów. Nawet jeżeli coś nie idzie, to poprzez swoje serce, ręce i emocje jesteśmy w stanie finalnie, tak wiecie, spiąć się i osiągnąć. Mamy podobne możliwości jak każdy inny i należy to wykorzystać. To, co Święta Matka nam daje, bo to tak powiedzmy, Święta Matka nam daje. Rada. Jest to czas na zrozumienie natury, twojego aktu tworzenia i realizowanie, tak by przyszły super rezultaty niedługo. Kocham angielski, bo on ma fajną tom, ale już wiemy, o co chodzi. Czyli tak. Moc, siła i potęga, realizacja. Się ta karta nazywała, więc realizujmy, jak nam normalnie kapłan, cesarz i cesarzowa wylejzły, to chyba o czymś świadczy. Po prostu. To też mi ciekawe. I tu jest ścieżka smoków. I tu też trzeba szukać, bo tu jest tylko tytuł, a w książeczce jest przesłanko. Ale sobie będziemy, nie? Więc będziemy... Z tyłu robić przesłanie. Powinni robić. Mamy smoki. Przepiękne jest w ogóle, z galaksy. I smoki są przecudne, naprawdę, bardzo przyjemna jest, przyjemna. Ile ma kart? Nie mam napisane, pewnie gdzieś jest, ale dobra. Harmonia, dwójka. Zobaczymy, jakie jest przesłanie. Widzicie, będziemy się bawić z książeczkami, bo dlaczego by nie. Jeden, dwa. Jutro jest nowy dzień. Fale wypływające z twojego serca wywołują pozytywne skutki. Podobuje nam się. Jutro jest nowy dzień. Fale płynące z twojego serca, z serca w skrzydłach smoka, wywołują pozytywne skutki. Czyli co? Najpierw zaczynamy czuć, potem zaczynamy realizację robić i recepta na możliwości gotowa. Tadam! O, takie będą nowe talie. Dobra, to idziemy teraz w ptośki. Co się dzieje? To jest pytanie na TikToku. Na Instagramie tak się nie zadaje. What the fuck? What's happened? Mamy takiego cośka. O. Śmieszny cośek. Co to są crumbs? To jest na zasadzie, tutaj, gdy życie rzuca ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Aha. Nie? Gdy życie rzuca ci kłody pod nogi, zrób z nich tartak. Most. To jest takie, when life give you crumbs, feed the birds. Poczuj ptaka, czyli rozpostrzyj skrzydła. O, widzicie, czyli jest przesłanie, że trzeba wykorzystać wszystkie opcje, nawet te, które nam się wydają złe i przemienić je w dobro. Bardzo mi się to podoba, bo taka transmutacja jest zaiste magiczna. Także tak. Na co robię czytanie? Na tydzień. Na tydzień dla wszystkich energię i wsparcie.
bardzo ładny. One u nas też się chyba pojawiają. Carmel Blue. Bądź jak motyl, bądź gotowy do przebudzenia w swoim własnym czasie. Podoba mi się to. Bo my tak, wiecie, Instagram nas uczy już więcej, na 150%, coś tu już zaiwaniaj. Nie. Przebudzenie w swoim własnym czasie, wyjście z żałoby w swoim własnym czasie. No, także tak. A, tutaj Pati przetłumaczyła, kiedy życie rzuca ci okruchy na karm ptaki. No, kiedy życie rzuca ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Dobra, przesłanko kwadraciaczków naszych. I mamy działanie, czyli tak jak w realizacji. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. W ogóle każda podróż, nawet najdalsza, jak mawiał Hobbit, zaczyna się od pierwszego kroku. Kochamy Władcę Pierścieni, Hobbita, uwielbiamy Harry'ego Pottera, spalą nas na stosie. Mówię wam. To już nie róbcie tego w domu. Tak będzie. Dobra, i patrzymy. Dzięki w ogóle Patty za ten. Za tłumaczenie, super. Tak, mam jednorożca. Wiecie dlaczego? W hołdzie dla was. Postanowiłam zintegrować się. Wy wiecie, że jestem w piżamie w ogóle. A czy w takim podomowym wdzianku. Ale stwierdziłam, że ma guziczki, wygląda zbornie i kto by tam się tam stanik założyłam, idziemy dalej, nie? Dobra. Wyrocznie. Strumień. Lubię przepływ. Lubię przepływ, bo jak my pozwolimy sobie przypłynąć, tak jak w neurografice będziemy w środę robić, to naprawdę jest fajnie. Tutaj Boże, ale bogowie, pozwólcie mi poruszać się zgodnie ze strumieniem i reagować ze spokojem, a nie pod prąd wiecznie. Wyjść ze swojej strefy komfortu. Ja ciągle będę zadawać to pytanie. Kto żyje w komforcie? Wiecznie jakiś stres. Nawet jak żyjesz w komforcie, to się stresujesz, że zaraz ci komfort upierdzieli. Nie? No. Tylko jak nas będą palić, nie wrzucą jakieś ładnie pachnące kadzidło. Tak. Anno, dokładnie tak. Ostatnia wola czarownicy z kadzidłem. Ja czekam na paczkę z czaromarownym kalendarzem. Z tym od Laprus naszej. Ja mam. Nie czekam. Czekałam. Księżyc jaki nam wyszedł. Zaćmienie księżyca w pełni. Wnioski są na wyciągnięcie ręki. No, czyli pozostaniesz w przepływie, dostaniesz odpowiedź. Ja to wam mogę historię z tych kart tu już opowiedzieć naprawdę. A Ewa mówi, że ma wykładzinę z komfortu. Chociaż coś, nie? Z komfortu to ja mam wykładzinę. A propos tego żyćka, tak? Z komfortu to ja mam wykładzinę. Emocje do przepracowania. Już patrzymy. Tak patrzę, gdzie ja te kalendarze działam, ale dobrze, bo mam sporo do okalendarzowania, słuchajcie. I teraz tak, poirytowany, czyli wiecie, to, że my jesteśmy poirytowani, to jedno, ale tak jak w medytacjach robimy. Spójrz na tą emocję i bądź w przepływie, czyli pozwól jej przepłynąć. Nie? Nie da się nie poirytować. Czasem się da, ale rzadko. Daj temu przepłynąć, nie oceniaj, niech sobie idzie daleko. Za góry, za lasy, za chmury. Oporny. Z jednej strony cecha, z drugiej wada, bo oporny na cywilizację to i czasem dobrze, ale taki oporny niebo nie, to nad tym trzeba popracować, to na pewno. I trzecia rzecz do przepracowania, ty szkuń, wyczerpany. No to co? Naszym zadaniem na ten tydzień będzie umiejętność regeneracji. Zróbcie to, co lubicie, jak się lubicie regenerować i pozwólcie sobie na nic nie robienie. Regeneration. Nic nie robienie po prostu czasem. Koliberki. Doszły dwie talie, to wiecie. Kawa z wróżką, 3 godziny później. Musisz zrobić kiedyś tak, jak niektóre mamy robią. Zmieniam zabawki dzieciom. A, zmieniam zabawki dzieciom, co nie. Ja się nie. To jest wszystko ważne. Żeby były, wiesz, zawsze jakieś ciekawości. Wszystko ważne. Bezchmurne niebo. Burza minęła. Pozwól promieniom słońca ogrzać twoje pióra i przywitać piękny nowy dzień. Czyli co, na radość też możemy sobie pozwolić. Na to wygląda. Jak się działy złe rzeczy w moim życiu, to moja mama zawsze mówiła,
Pamiętaj, że nic nie trwa wiecznie. Przejdzie, przejdzie. A potem człowiek tak na to patrzy i się zastanawia. Ach, warto było, ale nie da się emocji, no nie? Trzeba dać im przepłynąć, bo to wiadomo. Natomiast tak już jest. Skąd ten jednorożec? Otóż ten jednorożec jest z darów od Was. Bo chcę. Jeden, jedyny, kropka. Nie, to jest strasznie. Nie wiem, czy od iskierki. Nie pamiętam. Ja też nie. To już dawno było. Się powinien mieć takie katalog. Spis, katalog. Zdjęcie. A tak mam. Chodź tutaj, ty. Tęczowy okazuje się jednorożcu. Obfitość, no bardzo dobrze. Czerp z hojności życia. Twoje zasoby są nieograniczone. Błogosławieństwa spływają na ciebie. Wiecie, co ogranicza magię? Oczywiście ten nasz fizyczny świat jako ziemia. W sensie takim, że no może nie pofruniemy. Chociaż podobno ludzie też lewitują. Ale no mamy takie ograniczenia w sensie fizyki, nie? Natomiast zasoby nieograniczone, tylko trzeba wiedzieć, skąd je brać. No, dokładnie. I to nawet nie chodzi o jakieś takie wybitnie materialne rzeczy, nie? No tak generalnie. Także super. Wypadło nam jednorożcowe. A propos jednorożków. Babcia mówiła, ach, mój drogi Augustynie, wszystko minie, wszystko minie. Tak, też to słyszałam. Ja to bardzo lubiłam karty nie, rymowanki, dawno nie było. Kasia, nie. Są karty rymowanki wieczorem po wieczorze z wróżką, są karty rymowanki jako horoskop. Są, ale dlatego są na górze. Jesteś darem. Ej, weźcie to sobie zapiszcie szminką na lustrze. Jestem darem. Jam jest darem. Bo jam jest to jest bardzo mocne słowo. Manifestacja. Jesteś bardzo inteligentny i utalentowany. Weź później te lustro. Weź to lustro, umyj z tej śminki. Dobra, no to zmywalnym z tego markerem. Tłuszczu. Zmywalnym markerem. Dobra, patrzymy. Martyna Kowalska, karty. Artur. Oddychaj. Ni wuja! Nie, jest jeden jedyny i dla chrobry. O, słuchajcie, będziemy celebrować sen. Wycisz swój organizm, daj sobie czas na odpoczynek. To już jest drugie przesłanie o odpoczynku, co? Ja nie mówię, żeby leżeć cały tydzień, ale umiejętność odpoczywania jest bardzo ważna. Piękne są te karty. Także umiejętność odpoczywania w moim wydaniu to jest tak 5 minut i tak. W prawo jak w rejsie, w lewo i tak. No coś se namaluję, nie? Coś se zrobię, coś wymyślę, jakąś nową aktywność, może jeszcze coś, tak. Ale to mnie wycisza w takim razie, bo przecież wiadomo, o sorry, bo... To było ostatnie. Dobra. Właśnie. Kasia zasypia przed wieczorem, ale właśnie, słucham. Mrówka, i no, to się wydało. Wydało się, nie oglądasz do końca programu. Ja już zrobiłam o 8, żeby mrówka doczekała. A mrówka padziocha. Ale ona pewnie 4:30 już z miotłą lata, znając życie. Przeżywam nieśpiesznie w zgodzie ze sobą. Bardzo fajna afirmacja nam wyszła. Przeżywam nieśpiesznie w zgodzie ze sobą. No właśnie, bo potem tak przebiegniemy i tak ni wuja nie zauważymy, że życie nam minęło. Daję do zrobienia zdjęcia i takie to główna afirmacja. Ja byłam dzielna, mam wszystkie afirmacje zrobione, nie wiem jak wy. Kurczę, chodź no tu. O, dobre jest. To była afirmacja. Kurczę, chodź na to. No bo chcę ją wyciągnąć, ona nie chce iść. Doceniam to, że mam pieniądze na wszystko. Wydaję je, a one naturalnie do mnie wracają. Ja bym jeszcze dodała z podwojoną mocą. Doceniam, że mam pieniądze na wszystko. Wydaję je, a one naturalnie do mnie wracają. Ja sobie zastosuję pierwszą część. Druga tak mi się średnio. Doceniam to, że mam pieniądze na wszystko. Czyli wyrażenie wdzięczności za wszystko. Ha, już nie chcesz z paznokciem? Nie, tak jak już ten. Dobra, bo się obstawiłam kartami.
Dobra. Teraz słuchajcie tak, bierzemy sobie świece, zapalimy na dobry tydzień. Ja się wczoraj zmobilizowałam, bo powiem wam, że byłam, nie, tak mówię, a nie zrobię w niedzielę, ale potem mówię, a dobra, zrobię i program, i błogosławieństwo i będę normalnie zapunktuję u siebie, zapunktowałam, więc było błogosławieństwo wspólne, ale zapalamy też świece na dobry tydzień, podtrzymując oczyszczenie i wzmacnianie z niedzieli wieczorem, z naszego wspólnego rytuału, a oprócz tego dobrą energię tworzymy na ten tydzień. Tak się dzieje, a więc tak jest. Żywioły nas prowadziły i pilnowały. Kto ma świecę, niech się dołączy, kto nie ma, niech się dołączy do intencji, a w domu zapali świecę. O, to proszę. Dokładnie tak. Proszę. I teraz jeszcze chciałam wam, a propos słowiańskiego kalendarza na ten rok, intuicja działa, bo ja w środę będę robiła na TikToku trochę o jajowaniu i lnie, a tu się okazuje, że mamy święto lnu 10 listopada, czyli w ogóle w niedzielę, ale ja będę mówiła w środę, więc fajnie. Święto lnu, początek supriadek, żeńskich spotkań, podczas których dziewczęta przędą len. Len przedły w zimie tylko kobiety i nie wolno było tego czynić przy świetle księżyca, bo diabeł porwałby przędziwo. Przędło się go wieczorem, a w niektórych regionach, na przykład na Huculszczyźnie, kobiety przędły len nago o godzinie 3 nad ranem. Nie będziemy robić tego w domu. Len, a co za tym... Zresztą nie mamy tego kołowrota. Ja mam, uważaj. Len, a co za tym idzie utkane z niego płótno, miało silne działanie magiczne, dlatego tego dnia młode kobiety z odłożonego specjalnie na ten cel lnu wykonywały talizman dla swojego wybranka. Była to, ja bym się w tamtych czasach bała przyjmować jakieś podarunki. Była to przędzona nić lub zszyty kawałek lnianego płótna. W trakcie rytuału dziewczyna odmawiała specjalny zagwor, czyli zaklęcie. Mój kochany, spójrz na mnie i nie opuszczaj mnie. Nie przechodź obok, weź amulet i spójrz na mnie. A następnie podarowywała talizman wybrankowi. Czyli widzicie, ta magia miłosna typu Mietku, Mietku, bądź ty mój, ona zawsze miała miejsce, tylko ona nie była w formie zrobić i spętanie, zapłacisz 20 tysięcy i ktoś będzie na siłę twój. Znaczy, jak zadziała, to jak nie zadziała, to dobrze, jak zadziała, to średnio. Czyli w niedzielę mamy len, a w środę ja zrobię film a propos lnu i pewnie będzie w czwartek rano on na YouTubach, no bo siedzę i nagrywam, bo mi nie chce ściągać, więc tak, to chciałam wam. To teraz tak, kto ma urodzinki, to w tym tygodniu, czyli od dzisiaj do następnej niedzieli, zapraszam serdecznie, będą przesłania, a ja biorę drugi kalendarz. Dzisiaj się przygotowałam. Zniosłam. Bo trochę miałam wam do powiedzenia troszeczkę. O, mam tu do wam do powiedzenia rzeczy. Aha, sobie zaznaczyłam. Dziękuję wam za wspólne celebrowanie Samhain, dziadów, Halloween i normalnie wszystkich świętych i zaduszki. No dziękuję wam. Za rytuał dla zapomnianych o 24. Za bezimiennych zapomnianych. Za wspominki. Za samo Samhain. Naprawdę super stworzyliśmy, bośmy to wspólnie działali, super stworzyliśmy energię do tego działania i do wspominania i do celebrowania i tak było cudownie. Także chciałam wam serdecznie podziękować, aż se punkt napisałam na kawce, żeby nie zapomnieć, bo fajnie jak jesteśmy, bo wtedy mamy krąg i nie latam sama goła po kręgu, tylko mogę z wami polatać, co prawda nie goła, ale jednak, więc ekstra. Dziękuję i też wam się widzę podobało, więc super. Dobra, teraz już można spokojnie polować na Julę, które wejdzie w środę o godzinie 12 i razem z Julę wejdzie też webinar jajowania. No i tutaj webinar jajowania 50 zł i słuchajcie, jeszcze ja ustalę, kiedy się spotykamy, ale że on jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, to nie ma takiego dużego problemu. Ja nie wiem, czy ja go nie zrobię 30 listopada, w ostatnią sobotę miesiąca, bo akurat 23-24 to będę w Katowicach z siostrzeńcem, ale nie wiem, który dzień, tylko się tam umawiamy, być może będę, to nie mogę. Natomiast 30 listopada to by było to, co możemy zrobić. Bo ja mam w Andrzejki. Bo ja mam tak, Andrzejki i mam wykład w piątek, a 30 to sobie zrobimy webinar o 12, a Andrzejki zrobimy sobie na kanale o godzinie 21, bo tak robimy działania. Także tak to będzie. Jajeczko. Jajeczko będzie w ten czas, tak. Czwartek rytuał zdrowotny, przypominam,
Więc jeżeli macie ochotę niwelować swoje dolegliwości, to link będzie ze Szkoły Magii Tarota Wróżki Joanny i zapraszam serdecznie do celebracji. A ta mucha mnie wykończy na pewno. Ale to nic, ona 4 dni za mną lata. Bez zębów. Nie, to jest gienia. Mucha gienia, ja jestem na dole, ona jest na dole, jestem na górze, ona jest na górze. I mi towarzyszy, to jest mucha gienia od 4 dni. Patrzę, kiedy padnie z głodu. Pogotowie i dron i żywiołów wejdzie. W środę o 18 rysujemy neurografikę drzeworodowe. Więc bierzemy swoje Art Magic Journale i oczywiście nie neurografikę, tylko stosując prawie że metody neurograficzne, nie jestem w sekcie, nie mam dyplomu, to będziemy sobie robić, będziemy rysować linie, które będą nam drzeworodowe oczyszczać. O, tak będzie. I słuchajcie, rzecz taka najistotniejsza generalnie, a można się zapisywać na pełnię, ogłoszenie jedno poszło, inne też będą, żeby Wam przypominać, także będziemy sobie działać, pełnia szronowego księżyca, czyli mroźnego księżyca, 15 listopada, już sobie bobrzego księżyca, ja zrobiłam filmik, bo miałam wenę, bo ją rozpisywałam wczoraj i fajna medytacja wyszła, będziemy się wzmacniać jak lód, jak normalnie tak będzie, tak będziemy robić, więc zapraszam serdecznie, tutaj koszt 22 zł, reszta co mówiłam to oczywiście darmożka, więc tak, wszystkie rytuały dla nas, pełnia inów, dla nas i dla mnie, dokładnie tak. Coś jeszcze, rozwiązanie konkursu Halloween, słuchajcie, cały październik zbierałam Wasze prace, i Dorota mi będzie pomagać, bo ja wiecie, że mam z tymi imionami Jezus Maria. Ale teraz tak. Wynik jest taki, że wygrywają wszyscy i nie będzie żadnego losowania, a ja Wam pokażę, co przyszło na konkurs. Oprócz pracy młodego jednorożca, którą gdzieś wsadziłam. Jest spokój, schowana. Ale gdzie? Tam w jednym kartoniku. To. No. Na stosiku. Ale w każdym razie w ogóle dla młodego jednorożca mam już zakupiony prezent. Myślę, że będzie przezadowolony. Bo młode jednorożce to kto by nie wysłał, co to i tak by coś dostał, więc... Ale jako, że był jeden, to jest to bardzo fajny prezent. Myślę, że będzie zadowolony i nie będzie to jajo. Także młody jednorożec zrobił pracę plastyczną odnośnie święta Halloween. I tego Wam nie pokażę, bo nie wygrzebię po prostu. Bo ten... Ale pokażę Wam, kto... I co wygrał. I mam tutaj rzeczy, więc uwaga, będę piżamować. Ale nie jest źle, tam jakieś spodnie mam na sobie, więc jest ok. Będziesz pokazywała teraz? Tak. Dobrze. Wow, to tutaj się nie zmieści w kadr. Nie, to się nie zmieści w kadr. Mamy tutaj, słuchajcie, od Ewy. I każdy wygra, bo są raptem 3 osoby. Dorosłe. Trzy dorosłe. Tak. I jeden małolat. Także każdy wygrywa, nie ma losowania. Jest mandragora i słuchajcie, ja ją włożyłam, bo ona to nie jest tak, że nie. Tylko ja mi, ona się wyciąga, bo ona przyszła osobno. Ja ją tak włożyłam, żeby Wam pokazać, że po prostu jest przepięknie zrobiona. Mam robić zdjęcia w ogóle? Zdjęcia tak, bo umieścimy to na szkole. Żeby pokazać jak można. Tak. Także ja nie chcę o... Dobra. Tu mamy naszą szydlarę. Kto wie, ten wie. Nasza szydlara, która przysłała taki piękny kociołek. Słuchajcie, z grzybkami różnymi. O, a tu? Tu. Z Mario grzybek. Z Mario grzybek. I jest po prostu przecudny. I oprócz tego jeszcze... A, ta dynka. Też jest super. Liczna. Tu jeszcze mam chrupki odpakowania. O, taką dynkę. Po prostu urocza, więc też pójdzie nagroda. Mam, trzecia osoba przysłała na konkurs. Jedno jest, też Wam pokażę, choć nie jest takie jesienno-halloweenowe. Painting Diamonds. To jest jedno. Wiecie co, to w kuchni stoi już od, nie powiem kiedy, od czwartku. Ale to jest jesienne po prostu. Na tej jarzębince. Jesienna praca. Oprócz tego dostałam ciastki,
karty właśnie są... Fajnie się odbiło ten ring. No, także powiem Wam, że piękne i wiewióra, wiadomo czemu. Jak znalazł, także tak. I osoba, która... Chyba to nie było na konkurs, ale też dostanie nagrodę. Bo jeszcze tutaj... Ja ciągle tu jestem, nie? Żeby nie było, ale na przykład jeszcze nasza szydelkara takie świeczki przysłała, no ale one już nie są konkursowe. One są po prostu jesienne, nie? Jeżyczki. Jeżyczki, one nie będą spalone. Dorota od razu wiedziała, że nie. Jak spojrzałam na nie. I jeszcze jedna osoba dostanie prezent, bo też było to wszystko tak ładnie jesiennie i w ogóle. Więc jakby to chyba nie było na konkurs, ale skoro przyszło w tym czasie, więc... I pokażę jedną rzecz, dlatego że dostałam karty runiczne takie po prostu z runami. A ja tak po cichu podziękuję za wszystkie prezenty. A no tak, bo Dorotka też jeszcze właśnie prezenty od Was miała, słuchajcie. Dostałam te karty runiczne z samymi symbolami, super do wykorzystania. I tarot marsylski, ja miałam gdzieś jeden, ale powiem Wam, że ten jest w takim fajnym wydaniu. W ogóle twarda ta oprawa, autentycznie. I co jak co, ja nie lubię blotek z tarota, ja nie używam. Ale do czego ja używam takiego tarota? On jest genialny do medytacji. I całe rozpisy medytacji wręcz do tarota ja sobie kiedyś, ucząc się tego marsylskiego, przyswajałam. Dlatego, że nawet do tego stopnia, że tam lewa noga zgięta, cesarz w pozycji wykrocznej, cała medytacja, więc to jest taka podstawa i to fajne jest, więc to był właśnie tarot marsylski. I oprócz tego nie chciałam teraz zakładać, przepiękny pierścień. I tutaj dziewczyna pytała, czy dobry. Ja mam grube paluchy, to jest 13, ale słuchajcie, ja szukałam sygnetu. Piękny. Ej, i po prostu, ja mówię, że tak, wiesz, przeważnie się nosi pierścienie, tu mi nie wlezie na moje paluchy, bo ten, ale ja szukałam sygnetu. A to jest po prostu wypisz, wymaluj sygnet. Więc tak to wygląda z tym konkursem Halloween, że w sumie są na pewno jakby dwie prace plus małolat nasz kochany, który co roku przysyła swoje dzieła i tak. W tym roku bardzo fajny dostanie prezent. Ja nie wiem, pokażemy co? Małolat nie będzie oglądał, to będzie dla niego niespodzianka. Nie, mama ma niespodziankę. A jedna mama, ale to fajnie. Chciałam Wam pokazać, jaka fajna rzecz w ogóle. Ona tam jest, Dorota mi sięga. Także... Nie wiem, czy ja sięgam, czy ja, wiesz... Szukasz pracy w tych pudłach. Właśnie. No. Jesteśmy geniuszami schowania czasem. A przyszła ta praca po prostu dużo wcześniej i myśmy to zategowały. Także w tym roku autentycznie... Wiecie, ja ten konkurs staram się robić na zasadzie, każdy może wziąć udział, bo zrobić kartkę halloweenową, to jest kwestia pomysłu, a nie Bóg wie czego, no bo to są rzeczy po prostu wiadomo, rękodzielnicze. Natomiast, no dziękuję za tak niewzięcie udziału, chciałam powiedzieć, tym, którzy nie wzięli. Także nie wiem, czy będzie w następnym roku konkurs Halloween, bo po prostu to się wiecie co, deprymuje. W sensie takim, że zawsze było te 20-30 prac, tych kartek nawet, a w tym roku w sumie dwie plus ta jedna, trzy, no bo z małolatem plus ta jedna, która przyszła w tym okresie i też będzie uznana, no nie? Także nagrody niespodzianki dopasowane do osoby, natomiast małolat, słuchajcie. Ej, widzicie to? Zresztą ja mam jego zdjęcie w piżamce z Hogwartu. Więc stwierdziliśmy komisyjnie, że to, widzicie to? Hogwart i figurki są i w ogóle będzie super. I to taka nagroda poleci do małolata. Jest po prostu, jak ja to zobaczyłam, to mi się oczy zaświeciły. Natomiast nagrody dopasuję do osób, więc to tak poleci. Adresy wasze mamy, bo to są akurat osoby, których mamy adresy, więc to nie będzie problemem. Nie wiem, czy mamy pani A, Annę, Agnieszki znowu na A. Wszystko mamy. O, dobrze. Bata mi cieszy się, że dotarło. No, Bata nas zauracza swoimi różnymi działaniami po prostu. Tak. Super. A Bata nie wiedziała, że dotarło, bo ja nic nie umieszczałam. Dopiero tu mam wszystko rozłożone, żeby zrobić zdjęcia i umieścić to na szkole. No, piękne rzeczy, także super, dziękuję za wzięcie udziału, a jak ktoś nie był zmobilizowany, to, że tak powiem,
Dziękuję bardzo. Głupio było. Głupio, bo zawsze było tych kartek chociaż trochę coś. Powiem wam głupio, nie? Bo no głupio. Tak po prostu. Ale, dlatego wszyscy dostają nagrody. Ha! Dokładnie tak. Czy jeszcze coś chciałam powiedzieć? Nie. Czy o czymś zapomniałam? Czy ktoś ma urodziny? Czy ktoś ma urodziny w ogóle? W tym tygodniu? W tym tygodniu? No właśnie. Mniej więcej wiem, że ktoś ma, ale nie wiem, czy w tym tygodniu. Tak czytam, co piszecie, nie? Tak się za ten... Czy te urodziny, bo to troszeczkę z opóźnieniem idzie, bo więc... No słabo. Tu się no nie, ma co, nie ma co ten. Nie ma się co bić w piersi w sensie takim autentycznie, bo ja nie mówię już, że wiecie, Beata i tak nam wysyła różne rzeczy, które robi, tak naprawdę. I ona też na pewno... I super. Chociażby tak mówię, czy... Właśnie te. Czy jest konkurs, czy nie? Tak. Czy jest, czy nie? Dokładnie, rozpieszcza nas tymi swoimi rękodziełami ślicznymi. Natomiast jest już ta opcja typu kartka, no nie? No tak powiem wam, tekst. O. Dorota wie o nas wszystko. I ona coraz mniej. No i zjebka ode mnie. No i dokładnie tak. I Artur też kartki nie wysłał i po prostu o. No te, taki, śmieszny, taki śmieszny na tej końca kartkę nie wysłał, ale jednorożca chce. Niegodzień miana jednorożca kartki nie wysłałeś. No. Dobra, to chyba wszystko. Pełnia, czwartkowy rytuał, pogotowie Runi Żywiołu zaraz będzie, tylko ja się ogarnę z tym burdem tutaj po prostu. Jeszcze ważna rzecz, dekret zaczynamy. Dekret. Wiecie który? Bo są dwa takie przodkowe. I zaczynamy dekret oczyszczania drzewa rodowego. Jak już sobie będziemy robić sposobem neurograficznym, nie neurograficznym, jak ja posłuchałam. Ja wczoraj 2,5 godziny siedziałam na bieżni i rowerku i słuchałam pani na żywo o neurografice, bo ja nie wiedziałam, że przez ten czas, kiedy ja się... Pani od Mandragory, czy nie za mocny list napisał Mandragor? Nie, Mandragor nie napisał za mocnego listu. List leży, o tu. Był pod Mandragorem. Ale czytać nie będę. Dobra. Dekretu. O 8 codziennie zaczynamy. W sensie wieczorem. Wieczorem. O 20 w takim razie. Nie, bo weź, wszystkie panie z TikToka by przyszły o 8. Rano. W sensie rano. Coś jeszcze chciałam powiedzieć a propos, a propos tej neurografiki właśnie. No to słuchałam 2,5 godziny. I powiem wam, że pozmieniała się metoda wpioru. Ja rozumiem ewolucję metod. I nawet fajnie się pozmieniała. Nie, że ten. Ale jak ja usłyszałam, że uczeń i że trzeba glejt i że trzeba coś tam, i że trzeba coś tam i ten może to, a ten może tamto, a ty w zasadzie możesz rysować albo i nawet niekoniecznie. Ja mówię, Boże, kiedy to się w sektę przemieniło? Mówię, nie idź w tę stronę. Żadne koweny, żadne, bo musisz. Free will normalnie, free will, magia chaosu, działa, robimy, więc i tak trochę się zatrwożyłam i ja rozumiem system, ale to mi od razu przypomina reiki, gdzie system mnie przeraża, bo jeszcze dobrej słowa po czasie nie słyszałam, choć metoda dobra i pewnie specjaliści też bywają nieźli, więc tak wam powiem. No będziemy robić dekret oczyszczania drzewa rodowego. Nie ten dla przodków na uwielbienie, tylko na oczyszczanie drzewa rodowego. My go robiliśmy w tamtym albo 2 lata temu. Czyli to spalam wszelkie negatywne energie, niweluję brak miłości, la, cały ten dekret. Ja postaram się zrobić zdjęcie i to umieścić, słuchajcie, chyba że znajdę Worda. Możliwe taki jest. I teraz tak. Tutaj Martini mówi, nie trzeba się zapisywać do mózgu trzepów, żeby coś robić. No właśnie, ja średnio, ja zawsze mówię, system trzeba wykorzystać. Ale też nie lubię jak gdyby to, no ja nie wychodzę jak gdyby tam, nie chodzę, nie morduję, nie, tam jakieś niebo gwieździste nade mną, prawo moralne we mnie, to takie rzeczy, ale nie jestem, jakby mi ktoś kazał robić certyfikaty, żebym mogła zostać namaszczona, to nie. Więc neurografika ma już 10 lat, myśmy z pierwszą neurografikę robili z 5 lat temu, nie, słuchajcie, mogło tak być. W ogóle był inny system, bo na przykład... Przypuszczam, że chyba nawet szybciej, bo tam zaczęłaś już wspominać. Szybciej tam troszkę może. Bo w ogóle tych filmów Piskarjewa, z których ja się uczyłam, to już nawet nie ma. Nie wiem, czy dlatego, że wojna z Rosją, czy... Nie mam pojęcia.
ale to nawet tego nie ma. I tam było, że możesz prowadzić wolną ręką, w ogóle teraz linie biotoniczne, tu linia fiksacji, tu figura koła. Ja to wszystko wiem, ale mówię, gdzie to free will w tym tym. Ewoluowało. Podoba mi się też to, też jest fajnie systemowo, ale nie będzie mi nikt certyfikatów na malowanie dawał. Ale nie mogę używać słowa neurografika, bo nie jestem namaszczonym mistrzem. Więc będziemy sobie malować drzewko. W środę o 18:00. Kto ze mną? Kto sobie będzie malował drzewko liniami i kółeczkami i kolorkami? No. A! No dawno nie było neurografiki. No. Dobra. Wyłączam YouTube'ka. Pa, pa.